Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jestem pedagogiem teatru w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Jestem na tym stanowisku od niedawna, od 2015 roku i mam wrażenie, że jestem jeszcze w jakimś takim momencie inicjacyjnym, ale jednocześnie podczas tej krótkiej drogi, tego krótkiego czasu dużo się wydarzyło i dla mnie, i dla teatru. A w Teatrze Dramatycznym jestem od 2013 roku, kiedy zaczęłam tę pracę jako kierowniczka literacka, ale w wyniku różnych przemian zewnętrznych i szczęśliwie wewnętrznych objęłam stanowisko pedagogzki teatru i chciałabym powiedzieć o drodze dochodzenia do pedagogiki teatru w Wałbrzychu, w naszej instytucji, zarówno jeśli chodzi o takie rozumienie całego naszego zespołu, ale przede wszystkim o moje doświadczenie i chcę powiedzieć o swoim dochodzeniu do pedagogiki teatru. Nie będzie to opowieść o tym, jak my to robimy w Wałbrzychu. Raczej będzie to opowieść drogi, która czasami mi się wydaje, patrząc na to, co się udaje opowieścią science fiction, ale postaram się bardziej dokumentalnie przez to przeprowadzić i opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, co się wydarza i jakie to rodzi dla nas wnioski i co to w ogóle zmienia w myśleniu o teatrze i w myśleniu o instytucji. Mapa i terytorium, czyli widz widzi więcej, strategie pedagogiczno-teatralnej współpracy z publicznością. Tak nazwałam swoją prezentację z wielu powodów. Pierwszy i podstawowy jest taki, że pedagogika teatru w Wałbrzychu, mam takie poczucie, wzięła się przede wszystkim z tożsamości miejsca i świadomości, w jakim miejscu pracujemy, a także rozpoznawania tego miejsca i rozpoznawania widowni, rozpoznawania twórców, rozpoznawania obszaru, w którym w ogóle możemy tworzyć teatr i możemy spotykać się ze społecznością. Jest to miejsce, które ma swoją specyfikę, ma swoją mitologię, pewnie gdzieś jeszcze między Biedaszybami, może już nie na szczęście, między jakimś takim postapokaliptycznym pejzażem i Twin Peaksem, a między realnością, która przynosi, tak myślimy, nowe jakości. I to miejsce jest dla nas też bardzo, bardzo inspirujące i pracujemy na jego jakiejś odrębności i to jest też to, co chciałabym powiedzieć na początku. To było też ważne dla poprzednich dyrektorów. Nie będę opowiadać oczywiście historii teatru i ten mój wybieg w przeszłość nie będzie zbyt długi, bo nie mamy też na to czasu i nie o to tu chodzi. Ale chciałam powiedzieć też, że pedagogika teatru może nawet nieświadomie jako pedagogika teatru, czy nie pod tym szyldem, nie tak nazwana, mam poczucie, że jako idea, jako filozofia pracy, filozofia komunikacji, filozofia spotykania się ze społecznością funkcjonuje w Wałbrzychu od wielu, wielu lat, ale ona też się przepoczwarzała i zmieniała. Takim momentem ważnym, w którym Teatr Wałbrzychu musiał chyba zweryfikować swoją formę też współpracy z publicznością, tak mi się wydaje, był moment bardzo dobry. To był moment, kiedy Wałbrzych świętował wiele sukcesów, był na wszystkich festiwalach w kraju i za granicą. To był moment świetności, kiedy na festiwalach było mnóstwo osób, a Monika Strzępka upychała ich własnymi rękami i nogami na widowni, a w Teatrze Wałbrzychu brakowało widzów i dział współpracy z publicznością, który mozolnie i przez wiele lat też pracował na to, żeby ta publiczność była, też się musiał z tym boksować, zresztą jak cały teatr. Z tym, że spotykamy się w bardzo małym gronie i że to jest dosyć smutne. A jednocześnie z takim poczuciem dezorientacji, co nie działa, dlaczego tak się dzieje, że nasze spektakle komunikują się z resztą świata, a mniej komunikują się z tym światem, który jest też dla nas bardzo ważny, z którego wychodzimy, czyli z Wałbrzychem. To był też taki moment, kiedy Sebastian Majewski przeformułował nazwy, co też jest symboliczne i emblematyczne, chciałabym o tym powiedzieć,
też biura obsługi widowni na biuro współpracy z publicznością, które też jest bardzo ważnym gestem w tym, żeby zmienić w ogóle myślenie o tym, czym jest ten kontakt. W tych działań i w okresie dyrekcji Piotra Kruszczyńskiego i w okresie Sebastiana Majewskiego było bardzo dużo działań edukacyjnych. One były rozproszone. Głównie skupiały się na edukacji kulturalnej i edukacji artystycznej. Nie były też usystematyzowane, ale było ich mnóstwo. I to pole do ich rozwijania było bardzo duże. Kiedy w 2013 roku pojawiłam się jako kierowniczka literacka u boku Piotra Ratajczaka, zaczęliśmy rozpoznawać w ogóle terytorium. Zaczęliśmy mapować ten teatr i mapować publiczność. Zadaliśmy sobie pytanie, gdzie jesteśmy w geografii. I doszliśmy do bardzo różnych wniosków i pomysłów, z których niektóre się sprawdziły, a niektóre kompletnie nie. Próbowaliśmy szukać w repertuarze, być może w zmianie repertuaru, co też było jedną z możliwości, ale przede wszystkim skupiliśmy się też na tym, jakie są przestrzenie działania też edukacyjnego. Właściwie chyba skupiam się ja, mając też pewną odpowiedzialność edukacyjną, będąc też jako kierowniczka literacka koordynatorką różnych programów edukacyjnych u nas w teatrze i też mając taką możliwość, żeby je być może jeszcze bardzo intuicyjnie realizować, może modyfikować. I chciałabym opowiedzieć o takich trzech głównych wydarzeniach w tym czasie, które przekierowały też moje myślenie o edukacji teatralnej, o kontakcie z widownią i doprowadziły w ogóle do takiego rozpoznania, czym ta pedagogika teatru jest. I to były następujące wydarzenia. Pierwsze z nich to był udział w programie Teatr Polska. Tak sobie myślę, że być może na widowni jest więcej dzieci tego programu i osób, dla których ten program był odkryciem. Dla mnie rzeczywiście taki model rozmowy o spektaklu był wtedy jeszcze nowy i bardzo inspirujący. Zaczęło się od spektaklu Wałbrzych Utopia 2039, czyli od spektaklu, który opowiada historię miasta, opowiada w oparciu o pamiętniki mieszkańców i który teraz musi pojechać do różnych miast i spróbować w ogóle zainteresować tym miastem innych. Napisałam chyba całkiem logiczny plan na ten warsztat, a później zaczęłam go weryfikować. Okazało się, że to jest też dla mnie piekielnie trudne i jest też takim pierwszym doświadczeniem, jak ten warsztat, jak praca z takim widzem może wyglądać. To się może wydać banalne, to co mówię, ale mówię o tym, co dla mnie wtedy też banalnie było i nadal nie jest, bo przyniosło nowe jakości, także w myśleniu o tym, czym takie spotkanie może być. I jak w ogóle inaczej może działać edukacja teatralna. Z tego doświadczenia dowiedziałam się wtedy, że próbując też te warsztaty w kilku miastach z bardzo różnymi grupami, że do widza trzeba podchodzić indywidualnie. I wiem, że to może brzmi dosyć naiwnie, ale tak myślę. To znaczy, że ten widz dla mnie nagle się zindywidualizował, w ogóle spersonalizował, nie był już tylko z grupą, tylko był zbiorem jednostek, z którymi spotykam się w obszarze jakichś tematów i z którymi też mogę weryfikować te tematy, wymienić się informacjami o świecie, ale także sprawdzić spektakl. To znaczy to było też dla mnie ciekawe odkrycie, też jako pracowniczki instytucji, jako osoby, która w innym obszarze wokół tego spektaklu powiedzmy się porusza, że nagle okazało się, że to jest dla spektaklu, takie sprawdzam. I to było ważne, to był taki moment małego błysku, że trzeba sprawdzać, to znaczy i że sprawdzamy wspólnie i że to bardzo dużo przynosi. D-
dużo też się narodziło wtedy w mojej głowie na temat samej dramaturgii, też budowania tego warsztatu, który za każdym razem był inny i który za każdym razem był rodzajem eksperymentu i który też w takiej mikroskali był dla mnie jakąś też opowieścią o tym, jak może wyglądać też taka dramaturgia kontaktu z widzem i kontaktu, czy takiej polaryzacji spektaklu i widowni. Wtedy też udało się odkryć pedagogikę teatru, czy taką ideę i w ogóle czym te warsztaty są do spektaklu przed aktorami, którzy mam wrażenie, że po raz pierwszy też zainteresowali się tak żywo tymi działaniami. To znaczy oni pytali, co to jest, co robisz na tym warsztacie. I jak opowiadałam, to wtedy słyszałam, o to w ogóle to nie jest warsztat aktorski, to nie jest taki warsztat teatralny, to jest w ogóle co innego, tak, to jest co innego. I to rozbudziło też duże zainteresowanie aktorów, co też jest bardzo ważne i też jest bardzo ważne w teatrze instytucjonalnym, ale to będę, to spróbuję rozwinąć dalej, bo tutaj też czyha na nas mnóstwo pułapek i wydaje mi się, że też sytuację instytucji i pedagoga teatru w instytucji też należy trochę rozbroić. Drugim takim ważnym wydarzeniem po tym Teatrze Polska, po objeździe, po też wyjściu z naszym teatrem do innych społeczności, innych miast, po spotkaniu z Instytutem Teatralnym, który myślę, że jest jednym z patronów edukacji, to znaczy pedagogiki teatru u nas w teatrze, nie mówię tego kokieteryjnie, tylko tak jest, było teatralne spięcie, czyli spotkanie z Dorotą Ogrodzką, Kubą Drzastwą i też warsztaty z Sebastianem Świądrem, czyli też spotkanie ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, którzy wtedy też bardzo nas, tak myślę, zmotywowali do tego, żeby inaczej spotkać się w ogóle ze środowiskiem szkolnym, żeby inaczej spojrzeć na nauczycieli. To też był dla mnie pierwszy taki kontakt, znowu zindywidualizowany, kiedy nauczyciel nie był tylko przedstawicielem szkoły, którego gdzieś tam poznawałam we foyer przy spektaklu, ale to była relacja powierzchowna, tylko zaczął mieć imię, twarz, zainteresowania, pasje, kompetencje, które mi imponują, które się na mnie przenoszą, które też rezonują z tym, co my robimy. No i nagle okazało się, że ten kontakt trzeba pogłębiać i to było też takie zadanie, które z tego spięcia wynikało, a dwa, odkrycie też tego warsztatu jako też takiego bardzo silnego medium, jakim jest performatywność i teatralność, która się uwalnia, jest takim żywiołem spotkania i to też było dla mnie fascynujące, bo otworzyło nowy obszar i ta performatywność spotyka nas też w takim obszarze wspólnego, tak myślę, jakiegoś kontaktu też społecznego i to było istotne i zaczęliśmy też od tego momentu inaczej komunikować się z nauczycielami. Ten kontakt stał się bardziej bezpośredni. Myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć koleżeński i przyjacielski i staramy się to pogłębiać. I też zaczęliśmy szukać tych nauczycieli, z którymi jeszcze nie współpracujemy, bo też tacy się pojawili na warsztacie, tacy, którzy wcześniej gdzieś w tych naszych kontaktach, które też wielką pracą całego teatru były budowane od lat, ale pojawiły się nowe osoby i to też był taki impuls, żeby tę siatkę poszerzać. I trzecim takim formatywnym i przełomowym doświadczeniem dla mnie, myślę, że dla teatru, w myśleniu o pedagogice teatru, które też rozniciło taką chęć i pragnienie, żeby robić więcej i żeby to robić u nas, było doświadczenie Dni Dramaturgii dla Młodzieży z ogniem w głowie. Pierwsza edycja, która wydarzyła się w 2014 roku, którą kuratorowałyśmy z Iwoną Nowacką. Kiedy zadaliśmy sobie pytanie w teatrze, kim jest młodzież, która do nas przychodzi tak gęsto i tak licznie, czy my mamy dla niej repertuar, jaki to jest repertuar, zdawaliśmy się przetłumaczyć nowe teksty niemieckie dla młodzieży, no i zaprosić specjalistów niemieckich w bardzo różnych obszarach tematycznych,
którzy opowiedzieli nam o dobrych praktykach realizowanych w Niemczech i które też były dla nas ogromną inspiracją. I to był kolejny impuls do tego, żeby też pomyśleć o tym na przykład, jeszcze wtedy teoretycznie, o teatrze w klasie, które udało się zrealizować w zeszłym roku dzięki konkursowi imienia Jana Dormana. I też udało się nam, tak myślę, zweryfikować różne nasze cele i dojść do pewnych wniosków. Wtedy też poczuliśmy, że oddanie pola młodzieży, która była uczestnikiem tych wydarzeń, jest szalenie inspirujące. To znaczy, że my musimy bardziej oddawać pole osobom, które absolutnie są współtwórcami teatru, a nie tylko jego obserwatorami, nie tylko widzami. Z tych doświadczeń narodziła się też taka potrzeba, żeby poszerzać też spektrum tych działań, nie kierować ich głównie do młodzieży, jak to było zazwyczaj u nas w edukacji kulturalnej, tylko realizować te działania międzypokoleniowo, żeby otwierać się na grupy, których dotąd nie było, żeby z nimi szukać kontaktu i żeby z nimi tworzyć teatr. Wnioski wyciągnięte z tych doświadczeń były bardzo ważne i tak naprawdę myślę, że ukierunkowały nasze myślenie. Pozwoliły też nam zrozumieć, jaka jest różnica między edukacją teatralną i pedagogiką teatru, chociaż myślę, że edukację teatralną można też w duchu idei pedagogiki teatru rozwijać i to jest pewnie jakaś idealna sytuacja. Uświadomiły nam też to, że najważniejszy jest też taki kontakt bezpośredni i to poznanie widza, który nie jest tylko widzem. I ważne jest też ciągłe mówienie sobie sprawdzam. I to jest taka myśl, która myślę przyświeca nam teraz w teatrze bardzo silnie i ciągle się do niej odwołujemy. To, co też było dla mnie bardzo cenne, to też odkrycie, że w tych działaniach, które się pojawiają, ludzie zaczynają mieć dziką frajdę, że się dzieje jakaś rozruba, że to przywraca w nich dziecko, że jest nagle pole do zabawy, którego wcześniej nie było, że jest pole do zabawy wśród nauczycieli, którzy chcą więcej, że otwierają się ich ciała i co to powoduje. I to było coś, co też bardzo też mi uświadomiło, że ważne jest też takie otwieranie pól, które gdzieś dotąd były pozamykane i bardzo ważna jest ten bezpośredni kontakt i odkrycie widza jako człowiek. Tak. Lubię też nazywać tę pracę pedagogiczno-teatralną takim wirusowaniem i też tak myślę, że staramy się to robić w teatrze, żeby wirusować siebie nawzajem, zarówno wirusować siebie w instytucji, bo też uczymy się tej idei, to też jest bardzo ważne, żeby uspołeczniać tę ideę w instytucji, wśród zespołu artystycznego, administracyjnego, wśród pracowników, którzy bezpośrednio pracują z widownią, ale także wśród naszych widzów, którzy mogą stawać się też pedagogami teatru, o czym powiem za chwilę. To, co jest istotne, to, że to jest proces długofalowy. On nie przynosi od razu widzialnych efektów. To znaczy, to być może, nie wiem, dla niektórych mogłoby być zaskoczenie, dla tych, którzy... ale może się tego spodziewają, bo wiem, że czasami tak bywa. Że nie jest tak, że wraz z prowadzeniem pedagoga teatru momentalnie skacze frekwencja, ale jest to proces długofalowy i mniej ważne jest to, jak wiele osób to rezonuje, chociaż to też jest istotne, tylko jaka jest jakość tego kontaktu, jak to rezonuje. I to też jest dla nas ważne, to znaczy, że żeby mieć świadomość tego, że to się odbywa w czasie, że to potrzebuje czasu, że takie spotkanie i taka zmiana w ogóle myślenia o tej relacji potrzebuje czasu i że warto z niego skorzystać. W 2015 roku, tak jak powiedziałam na początku, ja objęłam stanowisko pedagoga teatru, to było wtedy, kiedy Maciej Podstawny został dyrektorem artystycznym.
I kiedy też gdzieś od nowa, też przy nowym mapowaniu, które rozpoczął Maciej jako dyrektor i przy wspólnym mapowaniu w naszym zespole merytorycznym, postanowiliśmy, że edukacja teatralna będzie nie dodatkowym działaniem do naszej działalności repertuarowej. Myślę, że ta myśl się już też wcześniej powoli rodziła, ale że ona będzie po prostu jedną z dwóch nóg, bardzo ważną. Co też na początku wzbudzało pewne wątpliwości, nie wiem, na przykład wśród aktorów, którzy obserwują jakąś niezliczoną ilość wydarzeń w repertuarze, że musimy też czasami sobie znajdować salę i miejsce, chociaż to się w jakimś zrozumieniu i entuzjazmie, myślę, wspólnym odbywa. Ale to była też taka nowa sytuacja, bo nagle też tych bardzo, myślę, podkręciliśmy tempo i postanowiliśmy, że to myślenie pedagogiczno-teatralne będzie myśleniem o całej naszej instytucji, o całej działalności teatru, że to jest idea holistyczna, która obejmuje bardzo różne działania, nie tylko te edukacyjne tak naprawdę. Dlatego też właściwie programowanie spektakli, o czym będziemy mówić później przy stole panelowym, nie chcę też przedłużać, ale teraz u nas programowanie premier, programowanie repertuaru zawsze odbywa się z planowaniem planu EDU, tak to nazywamy. Obudowujemy premiery, obudowujemy spektakle, nie tylko warsztatami, nie tylko kompletami teatralnymi, jak to nazywamy, czyli działaniami, które mają uzupełniać ten kontakt, ale też włączamy w to, staramy się włączać w to artystów i artystów, twórców zapraszać do tego, żeby oni też z nami w ten obszar pedagogiki teatru weszli i myślę, że to jest wielkie wyzwanie, to znaczy i to jest też ogromny temat, który można by na pewno rozwijać. Ważne dla nas jest też to, że chcemy udostępniać kulturę, to znaczy w mieście, w którym funkcjonujemy, które nie jest miastem inteligenckim, które jest miastem o trudnej przeszłości i nie zawsze łatwej teraźniejszości, chociaż ono to się zmienia na lepsze. Wiemy, że też musimy docierać z działaniami do grup defaworyzowanych i do grup, dla których po prostu to udostępnienie kultury jest bardzo ważne. Dlatego ciągle staramy się też poszerzać pole gry i wychodzić poza teatr, bo mamy poczucie, że ważne jest to, że spotykamy się, że to, co nas łączy, to jest tak naprawdę coś więcej niż teatr. Z tych doświadczeń wynika kilka ważnych dla mnie myśli, o których chciałabym powiedzieć i które mieszczą się w tym zdaniu, dlaczego widz widzi więcej. To jest to, co się, myślę, ta droga, którą przeszliśmy, pokazała nam, że i pokazała, mimo że będę teraz mówić o sobie, że widz jest, może być też współtwórcą w samym procesie odbierania. I to jest bardzo istotne, że my też wchodzimy z nim w związek i ciągle się też w sobie przeglądamy, że te rezultaty, nawet jeżeli czasami przychodzą wolniej niż byśmy chcieli, one przychodzą i budują zupełnie nową jakość teatru i stwarzają nowy model myślenia o teatrze i myślenia o widzu, w którym budowanie widowni jest tak naprawdę budowaniem teatru z widownią. I to jest to jakieś takie przesunięcie w myśleniu, które jest dla mnie istotne i które chciałabym zaznaczyć. Ważne jest też to, że ludzie przychodzą do naszego teatru, bo czują się tu po prostu dobrze, że czują się swobodnie, czują, że przychodzą do swojego miejsca, gdzie mam takie poczucie, że nakłuta jest jakaś hierarchia i fasadowość instytucji teatralnej, która nie jest tak naprawdę często instytucją bardzo zachęcającą i otwartą, mimo że za taką się podaje. Widz, który jest z nami też w tym procesie, nie wiem, który powiedzmy, nie wiem, przychodzi do teatru, jak ma 12 lat, wychodzi z niego, jak ma 18. On też, nabierając też różnych kompetencji i też będąc partnerem w dialogu, staje się też takim krytykiem wewnętrznym. I to też jest dla mnie niesamowicie ciekawe, bo wydaje mi się, że też taka krytyka od wewnątrz instytucji jest bardzo potrzebna,
a dwa, że jest to też krytyk wspierający może być i przede wszystkim zobowiązujący. To znaczy, że też działania pedagogiczno-teatralne, ich skutki tak naprawdę stawiają nas przed ogromnym zobowiązaniem, że my nie możemy gorzej, my nie możemy głupiej, to znaczy my nie możemy iść na pewne kompromisy. I to też jest ważne i to też jest stymulujące. Tych działań jest mnóstwo, ja nie będę o nich opowiadać, chciałabym tylko powiedzieć o tym, co one niosą, że one też polaryzują, to jest też tak, że one, to też zauważamy, zachęcają na przykład naszych widzów do tego, żeby rozpoczynać swoje działania. Czyli oni przychodzą z pomysłami i mówią, czy możemy to z wami zrobić, albo chcielibyśmy to zrobić. Przykładem jest teraz taka historia kilkunastoletniej Elizy, która przyszła do nas z ogniem w głowie, gdzie też współtworzyła młodzieżowy klub festiwalowy i powiedziała, że ona chciałaby, żeby taki klub był na stałe w teatrze. I czy możemy o tym porozmawiać, czy możemy na to znaleźć miejsce, bo ona chce powołać jakieś działanie, które pokaże jej kolegom, w ogóle nie zainteresowanym teatrem, że tu jest fajnie, że tu mogę być kim chcę. I wydaje mi się, że ta przestrzeń na wolność, ta przestrzeń na to, żeby być sobą, jest najważniejsza. Tak jak najważniejsze jest budowanie wspólnoty, w której ja ogromnie wierzę i wierzę, że pedagogika teatru tak naprawdę jest w tym, ma w tym fundamentalne znaczenie. Także dlatego, że pomaga nam, też instytucji, w ogóle teatrowi, twórcom, systematyzować myślenie. I to też chciałabym podkreślić, że to też jest bardzo ważna rola pedagogiki teatru w instytucji, że ona pozwala porządkować, pozwala weryfikować, pozwala ciągle mapować, nieustannie i pozwala na to, żeby dyskursy, które się rozjeżdżają, nie wiem, dyskurs naukowy o teatrze, dyskurs krytyczny, ginący już, na co pewnie też odpowiedzią jest pedagogika teatru, jej rozwój, ale to też jest inny temat, który pewnie warto by rozwijać w ogóle w osobnej prezentacji. Dalej dyskurs medialny, spłaszczający raczej dyskurs medialny, one się rozjeżdżają, a pedagogika teatru, mam poczucie, umożliwia procedurę zjeżdżania się tych języków i być może wytwarza jakiś zupełnie nowy język, ale na pewno procedurę zbliżenia umożliwia. To brzmi może troszkę utopijnie, może tak. Ja wierzę w realizowanie tej utopii i w to, że pedagogika teatru to jest właśnie takie codzienne praktykowanie utopii w szukaniu miejsca, gdzie jeszcze możemy być razem. Zwłaszcza w tak trudnym momencie, w jakim teraz, tak myślę, jesteśmy. Gdzie możemy współpracować, gdzie możemy empatyzować. I to może brzmi sentymentalnie i może brzmi pretensjonalnie, nie boję się tego. Wierzę w to, bo też widzimy, co się dzieje z widzami i jak to wpływa na nasz teatr. Przyszedł mi do głowy jeszcze taki cytat z Teatru Zdradzonego Przymierza Małgorzaty Dziewulskiej, która mówiła, że my twórcy patrzymy na widownię wzrokiem niewidzącym. Wydaje mi się, że pedagogika teatru przywraca ten wzrok. I to jest chyba najistotniejsze. I zakończę, bo chyba już czas, żeby kończyć, zerkam w scenę Czarnotę, tak? Cytatem z Odobru Pawła Ademirskiego imienniki Strzępki, w którym też dla mnie gdzieś zawiera się idea uprawiania, praktykowania pedagogiki teatru. I zrobię to na tle zdjęć, żeby było jeszcze piękniej tutaj. I nie chcę się musieć z tobą już nawzajem bać i chcę razem z tobą przetrwać ten, który nas spotka razem cynizm i chcę być z tobą i z tobą i z tobą, kiedy będą mówili, że nie da się nic zrobić. I będziemy wierzyć, że wzruszenie... nie jest tylko tanim filmowym chwytem i będziemy razem się śmiać, będziemy razem płakać, nie będziemy stwarzać warunków społecznych, w których to, co najpiękniejsze w człowieku umiera i łazi gdzieś po bramach. Będziemy produkować zdrową żywność, a pomidory będą pomidorami.
będziemy się traktować poważnie i wysłuchiwać. I będziemy mieć tyle naiwności, ile jest właśnie naiwności potrzebne. Dziękuję.